Będę się odnosił do różnych fragmentów, nie wszystkie będę czytał. Ale w Rzymian 12 rozdziale mamy coś takiego. Zachęcam was zatem, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga, abyście oddali swe ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, na dowód, że Mu służycie z pełnym przekonaniem. Nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża was nowy sposób myślenia, tak byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu z was, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, na miarę udzielonej mu przez Boga wiary. Jedno ciało ma wiele członków, nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie i my w swej miłości stanowimy w Chrystusie jedno ciało, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. I ten ostatni werset jest wersetem, od którego chcę zacząć. My jesteśmy ciałem. Jak spojrzymy na każdego z nas, spojrzymy siebie w lustro, to wiemy, mamy głowę, uszy, nos, różne części ciała. I my tutaj, będąc razem, w tej społeczności, my też stanowimy różne części ciała. Ten obraz idzie dalej. My w tym mieście, mając, są różne społeczności, one też stanowią różne części ciała. W Polsce są różne kościoły, one stanowią różne części ciała. I to powoduje, że jedna służba będzie bardziej skupiona na tym, żeby iść tam, gdzie nogi poniosą, żeby nieść Ewangelię. Druga służba będzie bardziej skupiona na tym, żeby słuchać. I oczywiście chodzi o to, żeby była pełnia, ale jest coś, co jest uwypuklone. Jest coś, co jest uwypuklone na tym miejscu, jest coś, co jest uwypuklone w innych miejscach. I ważne jest, żeby widzieć, że to wszystko jest Bożą całością. Jeżeli my tego nie będziemy widzieć, to nie będziemy czerpali z tego bogactwa, które Bóg nam dał. Jeżeli my się skupimy tylko na tym, co Bóg nam objawia, nie zobaczymy tego bogactwa, które jest w Kościele umieszczone dla mnie, w moim bliźnim. Jeżeli my jako Kościół zamkniemy się tylko w tym, co tutaj jest w tym Kościele, to nie zobaczymy bogactwa, jakie Bóg ma dla tego miasta, ponieważ jest więcej niż tylko ten Kościół i są rzeczy, które można zrobić razem, przez to, że się umie czerpać wzajemnie ze swojego objawienia. Wzroście każdego człowieka jest coś takiego jak progres w życiu wierzącego. I jak spojrzymy do listu Jana od 2 rozdziału 12-14, nie będę teraz czytał tych fragmentów, możecie uwierzyć mi na słowo, bądź możecie sobie zapisać, sprawdzić później w domu. Tam jest podany taki progres wierzącego. Jest powiedziany o tym, że dzieci, później jest powiedziane młodzieńcy i później jest powiedziane ojcowie. Ja sobie pozwolę taki obrazek zrobić. Tak naprawdę nie musiałbym robić tych schodków i tego, ale chodzi mi o to, że to, co jest pierwsze, to nie zawsze jest widoczne. To jest ten fundament. Chciałem, żebyście coś widzieli. Mogłem tu dorysować tą ziemię i że tutaj jest dużo, dużo więcej. I ten dom stoi dlatego, że on ma fundament. I to jest ten moment, kiedy my poznajemy Boga jako dziecko. Bez tego w ogóle nie można mówić o wzroście. Jak widzimy dziecko, to jak ono się zachowuje? Ono się zachowuje tak, że coś się mu dzieje, jakaś krzywda, ma jakieś marzenia, ma jakieś chęci, czegoś potrzebuje, biegnie do rodzica. I my musimy się nauczyć takiej relacji z naszym tatą. My musimy się nauczyć takiej relacji z naszym Bogiem. My często pozwalamy Mu ingerować w niektóre sfery swojego życia. I z czasem odkrywamy miejsca, w których jeszcze nie staliśmy się jak dzieci. I jeszcze nie pozwoliliśmy sobie, nie uwierzyliśmy, że możemy Mu tak zaufać, że po prostu pójdzie do Niego jak dziecko i pozwoli i powiedzieć Mu: tato, tu się dzieje, że ja tu mam taką potrzebę. Ja czuję się tak i tak. I to są takie intymne momenty, w którym buduje się nasza tożsamość. Każdy dom ma fundament i bycie dzieckiem jestem fundamentem. Później powstają powstają ściany, okna, różne pomieszczenia, tak dalej. To jest ta fajna część.
Jak się wchodzi do domu, no to się nie ogląda fundamentu, bo tego nie widać. Dach no może być jakiś ciekawy, ale go widać z zewnątrz. Jak się wchodzi wewnątrz, to się chodzi po tych wszystkich pomieszczeniach, jak fajnie to jest ułożone, jak fajnie to jest zbudowane. I to jest ten etap bycia młodzieńcem. W tym etapie człowiek poznaje, że Bóg to nie jest tylko ten ktoś, kto przytuli go, kto zaopatrzy go, kto uzdrowi go, ale to jest też ktoś, kto daje mu pewne narzędzia. Wtedy odkrywa się autorytet, moc słowa, zaczyna się używać tych rzeczy i to jest fajne. Fajnie jest czuć prowadzenie Ducha Świętego, fajnie jest czuć ogień Ducha Świętego, to są fajne rzeczy. Można być tym zajarany w pewien sposób. I później, kolejny etap, to jest bycie ojcem. To jest ten dach. Teraz, ja to zmarzę na moment, powiem jeszcze o tym byciu ojcem. Bycie ojcem to jest moment, kiedy już człowiek się nie skupia na tym, co może Bogu. To jest moment, kiedy człowiek patrzy wstecz i widzi, że to jest sztafeta. Że to jest moment, kiedy są inni. I ja inwestuję w życie tych innych. I mnie będzie cieszyć, jeżeli oni osiągną więcej niż ja. To jest ta zdolność cieszenia się z innych sukcesów. To jest takie, wow, ja pamiętam, kiedy zwiastowałem mu Chrystusa. Ja pamiętam nasze spotkania cotygodniowe w domu i teraz widzę, jak on stoi na ulicy i głosi. Czytam na Facebooku, ta osoba została uzdrowiona. Wzięli go na misję, żeby tam pojechał i czymś się podzielił. Wspaniałe. Człowiek, który ma w sobie tą postawę ojcowską, on otacza opieką i przede wszystkim dba o wzrost innych. Mu już tak nie zależy, żeby egzekwować autorytet i moc królestwa. On już ma za sobą tę historię. To nie znaczy, że te rzeczy się nie dzieją w jego życiu, ale on już patrzy dalej. I zobaczmy, co się dzieje, kiedy my to wszystko marzymy. I zaczniemy od tego. Od dachu. Mamy namiot. Nie postoi to długo. To fajnie może brzmieć, może ktoś chce taką ojcowską opieką otoczyć innych. Już chciałby patrzeć tak daleko, ale nie ma tego fundamentu, nie ma wypracowanych tych rzeczy, które jako dziecko trzeba wypracować, tego zaufania z Bogiem, tej prostoty. Nie ma nawet autorytetu, ale już jest gotowy dzielić się dalej. To jest taki namiot, za moment tego nie będzie. Czasem jest tak, że ludzie budują na tym fundamencie, zaczynają od tego, ale później dochodzą do wniosku, że kiedy się pojawiły te wszystkie ściany, pomieszczenia, to już fundament jest niepotrzebny. Co to znaczy? Nie mają już tej praktyki w swoim życiu. Nie mają już tej praktyki w swoim życiu, więc próbują chodzić w autorytecie, egzekwować moc, ale w ich sercu nie ma tego ciągłego oczyszczania się, nie ma tego ciągłego przychodzenia. Tato, ze względu na to, w którym miejscu się jest, czy już się jest na tym etapie nawet bycia ojcem i już inwestujesz w życie innych ludzi, nie możesz tak jak do mnie, może istnieć bez fundamentu, nie możesz zapomnieć o tym, co jest wcześniej. Musi być fundament, muszą być ściany i musi być dach. Jest to pewna kolejność, jest to pewien progres. Jak pójdziesz tą drogą na skróty, to zbudujesz coś, co będzie marne, co się rozpadnie. I co będzie szkodą nie tylko dla ciebie, ale dla innych ludzi. To był wstęp. Teraz spróbuję was trochę zaangażować. I wypiszę parę rzeczy. Użyję, myślę, że kolor jest tu też ważny. Tożsamość. Serce. Powrócę tu, omówię zanim przejdę dalej. Tożsamość. Tożsamość to jest to, z czym my się identyfikujemy. To jest, można by powiedzieć, to są te nasze korzenie. To jest tam, gdzie jest DNA. Bardzo ważna rzecz. Jak jest jakaś roślina, to ona będzie stosownie do tego, jakie jest ziarno, taka wyrośnie. Nie będzie tak, że posadzisz tulipany, a wyjdą ci jagody, krzew jagodowy. No, nie, tam, nie,
nie działa. Serce. Serce jest takim tyglem. Jest takim miejscem, które można by powiedzieć, że ono jest czymś, co łączy ciało, ducha i duszę. Serce otrzymujemy nowe, kiedy rodzimy się na nowo, ale to nie znaczy, że ono nie staje się brudne. My musimy dbać o stan tego serca. I świadomość. Świadomość to jest na zasadzie, ja mam to w pamięci. Ja zdaję sobie z tego sprawę. To nie jest tożsamość, ale to jest coś, o czym nie można zapominać. I teraz wypiszę tutaj inne rzeczy, a my spróbujemy sobie dopasować to. Niewolnik, własność Boga. Bo to tak naprawdę oznaczało, człowiek, który kiedy był niewolnikiem, w czasach, kiedy Ewangelia była głoszona, to był własnością czyjąś. Jeżeli my nie zdajemy sobie z tego sprawy, że w momencie, kiedy powiedzieliśmy, że Jezus jest naszym Panem, no to pobudka jest, od tego dnia powiedzieliście, że jestem Twoją własnością, Boże. To już nie jest tak, że ja sobie mogę, znaczy możesz, bo masz tą możliwość, ale to nie jest, to nie masz prawa do tego. Nie masz już żadnych praw w tym momencie. My tak dużo mówimy o tym, że my mamy jakieś prawa. Prawa obywatelskie, prawa takie, inne. Nie, w momencie, kiedy mówisz Bogu tak, to ty już zrzekasz się swoich praw i mówisz, Panie, Twoje prawo, tak jak Ty chcesz. To jest dla mnie moją wolą. Już nie moja wola, ale Twoja, tak jak Jezus powiedział. Sługa. To było zamiennie używane. Niewolnik i sługa. Ale niewolnictwo i służba to już były dwa różne słowa. I mam tutaj chęć skupić się na tym byciu sługą, nie w rozumieniu bycia niewolnikiem, tylko bycia kimś, kto usługuje. Boże dziecko. I teraz jakbyśmy mieli przyporządkować sobie te rzeczy, to jak myślimy, gdzie powinna być nasza tożsamość? Boże dziecko. Bardzo dobrze. Dokładnie. Nasza tożsamość jest tu. Bo jeżeli nasza tożsamość będzie w byciu sługą, to my wtedy będziemy cały czas funkcjonowali w ograniczeniach. I te ograniczenia to nie będzie ograniczenie Boże. To będzie ograniczenie wynikłe z naszego nieodmiennego myślenia. Będziemy mówili, Boże, jeśli Ty zechcesz. Nie będziemy rozumieli pełni tego, co jest zawarte w Jana 1,12. To już pozwolę sobie przeczytać. To jest taki fundamentalny werset, jeżeli mówimy o tożsamości. Wszystko się tam zawiera. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. I teraz jak spojrzymy do różnych tłumaczeń, to zobaczymy, że w niektórych jest moc, w niektórych jest autorytet, w niektórych jest przywilej nawet, i bo to jest szerokość tego słowa, które jest tam użyte. Eksusja. One mówi o tym, że my mamy pewne przywileje. One mówi o tym, że my mamy pewne prawo, że my mamy autorytet, że my mamy moc. I teraz nasza zdolność działania wynika z tego, gdzie mamy tożsamość. Jeżeli ja będę miał tożsamość w byciu sługą, to będę niezdolny do egzekwowania tego, o czym mówi ten werset. To będę myślał o tym, no to nie moja sprawa, a Boże, jeśli Bóg zechce, to się stanie. Ja jestem tylko sługą. Nie będę rozumiał, że już coś zostało złożone w moim wnętrzu. Duch Święty, on zrodził mnie na nowo. Moc zmartwychwstania, ona działa we mnie.
A jak będziemy mieli tożsamość w byciu niewolnikiem, własnością Boga, to jeszcze gorzej. To będziemy mówić, że wszystko, co się dzieje, to wszystko Bóg sprawia. To jest wyższe dobro, my tego nie rozumiemy. On po prostu rozgrywa sobie jakąś tam grę, a my jesteśmy takimi pionkami. Nawet nie ma sensu się modlić, bo w tym momencie Bóg i tak wie, kiedy ja się pomodlę, a kiedy nie, więc kiedy już mnie tak znajdzie, to znaczy, że Bóg chciał. Jesteśmy takim, myślimy o sobie jako marionetkach. Więc wiemy, że tożsamość Bożego dziecka musimy mieć. Jakie powinno być nasze serce? Niewolnika. Serce niewolnika? Sługi. Serce sługi. Serce sługi. Jeżeli będziemy mieli serce niewolnika, to niewolnikowi jest bardzo ciężko służyć, żeby to było z serca. On będzie usługiwał z bólu bycia niewolnikiem. I to będzie przynosiło katastrofalne skutki. Ale jeżeli będziemy mieli serce sługi, to będziemy usługiwać, myśleć o tym, jak usłużyć drugiej osobie. Dlaczego nie możemy usługiwać z tożsamości? Usługiwać z bycia dzieckiem, z tych rzeczy, które poznaliśmy przez tożsamość. Dlatego, że jeżeli będziemy usługiwać z tego miejsca, to my nie będziemy dbali o to, w jakim miejscu jest druga osoba. Będziemy dbali o to, co my poznaliśmy i będziemy na dzień dobry to ludziom serwowali. Więc będziemy mówili, tu chodzi tylko o wiarę. Nie masz wiary, dlatego się nie stało to i to. Ja mam, bo ja zrozumiałem. To nie jest usługiwanie. Ktoś jest w innym miejscu kompletnie. Może nawet prawdę mówisz. Ile razy byliśmy w takim miejscu, gdzie my znaliśmy jakąś prawdę. Wiedzieliśmy, że fajnie jakby to zafunkcjonowało w życiu tej drugiej osoby. Ale przyjście do drugiej osoby i przyzwonienie jej prawdą na dzień dobry nie spowoduje, że ta osoba pojmie tą prawdę. To spowoduje, że zamknęliśmy drogę. Ale jeżeli zobaczymy, w którym miejscu jest ta osoba, jak możemy tej osobie usłużyć, to widzimy, dobra, ja wiem, że korzeń jest tu. Na ten moment nie jestem w stanie tego dotknąć. Ale widzę, że ta osoba zmaga się z tym i z tym i potrzebuje pomocy i to są rzeczy, których realnie doświadcza. Spróbuję usłużyć w tym obszarze. I ta usługa otworzy tą osobę na więcej. I któregoś dnia ja będę mógł siąść z tą osobą i powiedzieć jej, wiesz co, od momentu, kiedy Ciebie poznałem, Bóg mi objawił to. Nie mogłem Ci wtedy tego powiedzieć, bo gdybym Ci wtedy to powiedział, to by była nasza ostatnia rozmowa. Dzięki Bogu, posłuchałem Ducha Świętego. On mi pomógł, jak powoli zabrać się za tą sprawę, jak powoli sięgnąć Twojego życia. I dzisiaj Ci mogę powiedzieć to, co Bóg mi wtedy objawił, bo wiem, że Ty możesz to przyjąć. Kiedyś, jakby mnie brat poprosił, żebym tu usłużył, to ja bym przyjechał w bojówkach, w glamach i w bezrękawniku. Wytatuowany w długich włosach. To nie znaczy, że Bóg nie przemienił mojego życia. On już pracował wtedy nade mną i już zaczął przemieniać moje życie. Ale ja bym nie myślał o tym, gdzie ja jadę. Ja bym myślał o tym, kim ja jestem. Czy jestem dzieckiem Bożym? Co ludziom do tego, jak ja się ubieram? Dzisiaj myślę inaczej. Dzisiaj myślę o tym, jestem w społeczności, które nieraz byłem. Widziałem, jak tutaj ludzie, którzy prezentują słowo, jak są ubrani, zrobię wszystko, żeby wyjść w taki sposób, by to, co mam w sercu, żeby to usłużyło ludziom. Nie mam zamiaru robić przeszkód. My musimy dostosowywać swój język, swój sposób bycia do tego, komu coś komunikujemy. Jak ja poszedłbym w ten sposób, na koncert rockowy, żeby tam porozmawiać z jakimiś ludźmi. Może by mój znajomy grał w kapeli. Poszedłbym w ten sposób, chciał tam na zaplecze wejść, siąść. Oni zazwyczaj po koncercie, to tam na tym zapleczu to jeszcze jakaś flaszka i takie sprawy. Siadłbym i bym chciał się podzielić czymś, co Bóg mi położył na sercu. To nie wiadomo, czy by mnie tam nawet wpuścili. Na dzień dobry by mi powiedzieli, bujaj się facet. Z tymi lakierkami, to ty chyba pomyliłeś miejsca.
A menadżerem na pewno nie jesteś, bo my wiemy, kto jest menadżerem. Ale jakbym pomyślał o tym, gdzie ja idę, wtedy wyjąłbym z szafy te ciuchy, które kiedyś nosiłem, bojówki, glany, t-shirt, poszedłbym tam. I inaczej by ta rozmowa wyglądała. Miałbym możliwość wejścia tam. Tak samo język, którym komunikujemy. Jedziemy do, nie wiem, do ludzi, którzy są jakimiś urzędnikami, adwokatami. W ogóle są z tego szczebla uniwersyteckiego, z tej kadry. To nie rozmawiamy z nimi tak, jak z ludźmi, którzy są pod budką z piwem. Ani na odwrót. Jak ja będę starał się tym ludziom pod budki z piwem po prostu mówić jakimś wyszukanym językiem, to oni się zdenerwują i mi pogonią stamtąd. I to nie jest Ewangelia według ludzi. To jest Ewangelia według Bożego Słowa. Jak spojrzymy, to tak robili apostołowie. Apostoł Piotr, kiedy głosił do ludzi, którzy przyjechali na święto do świątyni, kiedy było wylanie Ducha Świętego, to on się odnosił do wydarzeń, które ci ludzie znali. Mówił o Dawidzie, o prorokach, ale jak już szedł do jakichś pogan gdzieś tam dalej, to nie mówił o tych rzeczach, bo to w żaden sposób by nic nie mówiło tym ludziom. A jak poszedł do Greków, do Aten, to znalazł nawet ołtarz, który służył bałwochwalstwu, no bo służył bałwochwalstwu, bo oni nie znali Boga, ale wiedzieli, że są jeszcze jacyś inni bogowie, oprócz tych, których mamy w swojej świątyni, więc na wypadek mamy tu nieznanym Bogom. Jak sobie przyjechał jakiś tam człowiek, który nie zobaczył swojego bożka w tej świątyni, no to mógł na tym ołtarzu sobie służyć. A apostoł Paweł zaczął od tego. Widzę, że wy jesteście pobożni, w sensie szukacie Boga. No bo nawet pomyśleliście, że jest coś, czego nie znacie. A więc nie stanęli w tym miejscu, my już wszystko wiemy, ale może jest coś więcej. Dzisiaj wielu ludzi by powiedziało, co to za głoszenie Ewangelii w ogóle, kompromis. Nie, no on popatrzył, gdzie jest punkt zaczepienia, jak ja mogę sięgnąć do nich. I świadomość bycia niewolnikiem, że jest się Bożą własnością, to jest coś, o czym nigdy nie możemy zapominać. Dlaczego? Ponieważ znajdziemy się w sytuacjach, które nie będą dla nas komfortowe. I być może ktoś będzie nieprzyjemny dla nas. Może jakąś stratę poniesiemy. Czy to materialną, czy poczujemy wewnątrz się zranieni. I świadomość tego, że to nie my dysponujemy swoim życiem, ale Bóg, pozwala nam zobaczyć, że to On nas stawia w niektórych sytuacjach. I wtedy my potrafimy ugryźć się w język. Wtedy my potrafimy znieść ten dyskomfort, bo rozumiemy, że ja tu nie jestem dlatego, że ja sobie wybrałem tutaj być. Ja tu jestem dlatego, bo oddałem życie Jezusowi. On mnie postawił w tym miejscu. Nawet jeżeli to jest dla mnie ciężkie, to ja przejdę i zaufam Bogu. Czasem jest tak, że kto nas najbardziej rani? Najbliżsi. Najbliżsi z naszej rodziny, gdzie mamy te więzy krwi ziemskie, ale też najbliżsi z tej rodziny, gdzie mamy krwi Chrystusa. Więzy nas łączą krwią Chrystusa. Ludzie z naszej społeczności. Oni najbardziej potrafią nam bić szpilę. Dlaczego? Bo czym bliżej się z kimś jest, tym bardziej się otwiera serce i bardziej uwierają różne rzeczy. To jest naturalne. Więc ci najbliżsi potrafią najbardziej nam dokopać. I teraz, jeżeli my rozumiemy, że Panem tej osoby, która jest mi najbliższa, jest Jezus Chrystus, tak samo jak moim Panem, to my rozumiemy, potrafimy zrozumieć, że ta korekta nie zawsze należy do nas. My byśmy chcieli już nieraz wygarnąć w ogóle, ale jak to tak można, przecież jako... I nagle... Nie teraz. Jak ja teraz mówię, nie usłużę. To nie będzie zrozumiane przez tą osobę.
Wiem, kim ja jestem i wiem, do kogo należy ta osoba. Pan to skoryguje. Ja byłem w takiej sytuacji, nie tak dawno. Pojechaliśmy na wyjazd, ten, który był 2 tygodnie temu. Trzy. Z osobą ode mnie z grupy. I jeszcze przed wyjazdem była sytuacja, o której ja się zastanawiałem. Dzwoniłem do mojego brata. Takim mentorem dla mnie jest w wielu sprawach, więc dzwonię, mówię, wiesz, Paweł, ja nie wiem, bo mam taką sytuację na grupie. Nie wiem, czy mam rozmawiać w tej sprawie, czy nie. On mi tak radził, jak rozmawiać, jakby już doszło do rozmowy. Ale jakoś tak się modliłem i czułem, dobra, zaproponuję ten wyjazd i zobaczę, co Bóg zrobi. I pojechaliśmy na ten wyjazd i na tym wyjeździe ta osoba miała tą postawę taką, ja chcę wziąć jak najwięcej. Ja wiem, że nie jestem tutaj dlatego, że ktoś mnie zachęcił z przypadku czy z ciekawości, tylko potrzebuję zmiany. Tak naprawdę już przed wyjazdem ta osoba powiedziała któregoś dnia na grupie, u mnie w domu mówi, modliłem się ostatnio i Duch Święty mi powiedział, że brak mi miłości. Duch Święty coś osobiście powiedział tej osobie i zmieniła się kompletnie postawa tej osoby do tego stopnia, że na tym wyjeździe ta osoba płakała w moich ramionach. Dzisiaj to jest osoba, która najbardziej się wstawia za mną, która wcześniej mieliśmy dużo takich tarć. Nie ma tego dzisiaj kompletnie. Mówimy do siebie przez telefon, kocham Cię bracie, co u Ciebie słychać? Błogosławię Twoją rodzinę, błogosławi moją. Czasem są takie sytuacje, że ja zostaję dłużej w pracy, że ona mówi, ty chyba zapomniałeś o tym, że ja mam dzisiaj jazdę, naukę jazdy o tej godzinie. A on jak się dowiedział, bo moja żona rozmawiała z jego żoną, tak jak to kobiety sobie tam pożaliły się, to nagle on już dzwoni i mówi, Max, bo taka sprawa, wiesz, jak co, to ja mogę pojechać i przypilnować Rebeki, twojej córki, zanim ty wrócisz z pracy. Bóg zmienia te sytuacje. On działa, ale tylko wtedy, kiedy my nie przeszkadzamy mu działać. Nasze pomysły bardzo często przeszkadzają Bogu. Ja wiem, że to są pomysły robione w dobrej wierze. My coś zrozumieliśmy, my wiemy, jaka jest prawda, ale prawda zmienia ludzi kiedy? W miłości. Prawda zmienia ludzi tylko w miłości. Jezus przyszedł do nas i swoim życiem i tym, co zrobił, kiedy położył swoje życie za wszystkich, to On pokazał dopiero wtedy swoją miłość. Powiedziane w liście do Rzymian, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus dowód swej miłości za nas umarł. Przeczytam parę wersetów, już będziemy zbliżać się do końca. Przeczytam parę wersetów, ponieważ nie chciałbym, żeby to wszystko, co mówiłem, żeby było tak, przyjechał sobie, no fajnie to brzmiało, ale gdzie my mamy to w Słowie Bożym? Powiem od razu tak, nie znajdziemy wersetu, który nam ogarnie te wszystkie rzeczy. Ale tak jak czytałem, odnośnie tożsamości Jana 1:12. Tak, mamy też werset, który mówi o naszym usługiwaniu. Nie jeden nawet. Chciałem tylko powiedzieć tak, jeszcze tak trochę zmotywować was do myślenia, zastanowienia się. Komu Chrystus swoim życiem, tym co uczynił, komu On usłużył przede wszystkim? Ludziom. On nie przyszedł usłużyć Bogu. Jeżeli by chodziło o służenie Bogu, to mógł sobie zostać z Ojcem i z Duchem Świętym. Mieliby super czas. On przyszedł służyć nam. A my mamy kogo naśladować? Chrystusa. Czasem my mówimy, że my służymy Bogu, ale ta służba Bogu jest taka, że zapominamy o ludziach. To nie jest wtedy służba Bogu. To fajnie brzmi, ale to nie jest służba Bogu. Jak sięgniemy do 2 Koryntian 4:5.
To mamy coś takiego. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. My sprawujemy służbę skierowaną do innych ludzi, ale ze względu na Jezusa. On nas powołuje, On nas wyposaża, ale ta służba przede wszystkim jest skierowana do tych ludzi. Drugi Koryntian 5, 18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Kolejne wersety mówią tak. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Zobaczcie, ta służba nie jest skierowana do Boga. Ona jest skierowana do ludzi. I ta służba dotyczy każdego człowieka. W kontekście posiadania tej świadomości niewolnika Bożej własności. W 1 Koryntian 6,19 czytamy tak. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. Jak ja coś widzę i kupię, to to jest moje. Jak wy coś pójdziecie, kupicie, to jest wasze. Jeżeli Bóg was nabył. I to się dzieje zawsze za naszym przyzwoleniem. Bo mimo, że Bóg upodobał sobie jeszcze przed założeniem świata, że Chrystusa poszedł na krzyż. Tak sobie upodobał Ojciec. I On umarł za cały świat. To tak jak mówi ten werset Jana 1,12. Tym, którzy w Niego uwierzyli. Więc jeszcze trzeba zatwierdzić to. Ale jak to zatwierdziliśmy, jak powiedzieliśmy, Jezu, czynię Cię Panem mojego życia. Daj mi serce nowe. Daj mi nowe życie. Bo z dzisiaj już tylko Ty numerem jeden w moim życiu. To nie jest sprawa tej chwili. W tej chwili dokonało się coś w wymiarze duchowym. I to powinno wyrażać się w każdej chwili naszego życia. Pierwszy Piotra 1,18. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Kolejny raz mowa o tym, że zostaliśmy wykupieni. Nawet jest powiedziane z czego? Z tej niewoli, w której tkwiliśmy. Drugi Tymoteusza 2:8-14. To będzie o tym, o czym mówiłem odnośnie tego, żeby zawsze pamiętać, że Bóg nie umiejscawia w jakiejś sytuacji. I ja, będąc Jego własnością, powinienem umieć się powściągać. Umieć znosić cenę i niewygodę. Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii, dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale Słowo Boże
nie jest związany. Dlatego wszystko znoszą przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie wraz z wieczną chwałą. Wiarygodne to słowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. Ile rzeczy w tym ostatnim wersecie ogarnięte, żeby myśleć, czy to służy. I żeby nie wdawać się w spory. A czasem by się tak chciało. Powiedzieć, co ty tu mi będziesz bruździł. Wiemy, że ktoś głupoty gada. Czasem myślimy, że wiemy, później nam się wydaje, że no... Wcale nie mówił takich głupot, chociaż może można było to w lepszej formie powiedzieć. I brakowało w tym miłości, ale jakaś prawda w tym była. Ale żeby uniknąć tego całego zmagania, to wystarczy to świadomość. Ja już nie należę do siebie. To nie mój... ja jestem własnością Boga i tak samo ten człowiek. A jeżeli to jest niewierzący, to tak jak apostoł Paweł mówił wcześniej. Dla której znoszę cierpienia jak zboczyńca, dla Ewangelii, aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Więc o czym myślę przede wszystkim? Nie o tym, czy mi jest wygodnie. Nie o tym, czy to mnie dotyka, czy nie dotyka. Tylko czy to służy Bogu. Czy ja usłużę w ten sposób tym, który Bóg chce sięgnąć. To jest właśnie sprawa dojrzałości. Chciałem zakończyć taką refleksją na temat rzeczy, które dotyczą wszystkich wierzących. Czasem my sobie myślimy tak. Oczywiście jest to miejsce tożsamości i to w dużej mierze zależy od nauczania. To w dużej mierze zależy od tego, czym nasiąkniemy. I ktoś może sobie powiedzieć, no ale ja nie miałem takiego komfortu, żeby ktoś mnie nauczał takiej zdrowej nauki. Nie nauczyli tak, później się musiałem z tego prostować. Ale są rzeczy, które nie są zależne ani od obdarowania, nie są zależne ani od tego, kto cię nauczał. One są dostępne dla każdego wierzącego, tylko z tego względu, że jest się wierzącym, że Duch Święty tam mieszka. Tożsamość jest sprawą dziedzictwa, nie umiejętności. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedykolwiek nad tym. To, że Bóg daje prawo, przywileje, autorytet, moc, to wcale nie jest zależne od dojrzałości. To wynika z tego, że jest się dzieckiem Bożym, tylko z tego. Ale usługiwanie jest sprawą postawy, która powinna płynąć z serca. Jednak stan serca jest zależny od naszego umysłu, który wymaga przemienienia. My nie otrzymaliśmy nowego umysłu. My otrzymaliśmy nową tożsamość. Ale żeby z tej tożsamości czerpiemy, to znaczy to są nasze zasoby. Z tych zasobów czerpiemy. Ale nie usługujemy z serca tożsamości naszej. To są nasze zasoby, usługujemy z tej postawy sługi. Nie z miejsca, co to ja nie zrozumiałem, kim to ja nie jestem. To w naszym umyśle zapadają decyzje, które utrzymują serce w czystości. Jesteśmy powołani do obfitego owocowania. Owoce w przeciwieństwie do darów, które Duch Święty rozdziela jak chce. Wszystkie owoce powinny być obecne w naszym życiu. Tu nie ma wymówki, albo ja nie mam tego daru, albo to nie jest moje powołanie.
Halo. Duch Święty jest w tobie i wszystkie owoce mają być obecne w twoim życiu. Ja nie mówię, że to się stanie tak ostry. Bo jak patrzymy na drzewo owocowe, ktoś się sadzi, kupuje sobie sadzonkę, no to nie ma za rok owocu. Ale za 3-4 lata tam już są jakieś owoce. Jeżeli tam nie ma owocy, to znaczy, że coś jest nie tak. Przeczytam werset, na którym się zatrzymałem. Tym wersetem skończę. Jest taka modlitwa, której chciałem wszystkich poprowadzić. Werset będzie z Galacja, z darów ducha, owoców ducha znaczy się. Pięć, 22. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Te owoce to są owoce Ducha Świętego. Kiedy się rodzimy na nowo, ten Duch Święty jest w nas. I to jest wystarczający warunek do tego, żeby one były obecne w naszym życiu. Ale to, na ile one obecne będą w naszym życiu, zależy od tego, czy my chcemy przemieniać swój umysł. Jeżeli chcemy przemieniać swój umysł, to dołączmy do tej modlitwy. Od paru tygodni robię coś takiego. Chciałbym powiedzieć, że codziennie. Niestety nie jest to codziennie, ale staram się, żeby to miało miejsce parę razy w tygodniu. Siadam i medytuję nad tym jednym wersetem. Czasem uda mi się nawet siąść razem z żoną. I my sobie czytamy te 9 owoców ducha. Tak się nad nimi zastanawiamy po prostu. Siadamy nieraz, mówię, chodź, zróbmy to. Miłość, radość, pokój. Czasem przyjdę do pracy rano. Taki czas mam tam w piecu na pale. Przygotuję się do pracy, kanapki sobie zrobię, kawę. I otwieram na tym fragmencie i czytam. I później jak mam w pracy różne sytuacje, to mi dźwięczy w uszach. Kiedyś jak pojechałem do szkoły biblijną i byłem na pierwszego dnia na tej szkole biblijnej, pomyślałem, że ja pojechałem tam dlatego, żeby umieć odpowiedzieć na wszystkie ciężkie pytania, które zadają mi znajomi, którzy nie są wierzący. Dlaczego tyle zła na tym świecie? A gdzie ten Bóg? Kiedy było to i tamto? Ale pierwszego dnia wyprowadzono mnie z tego domu. Powiedziano mi tak. Być może jest to jedyny rok twojego życia, gdzie codziennie możesz poświęcić 5 godzin na przebywanie w takiej atmosferze, gdzie dzień zaczynasz od 10 minut modlitwy wspólnej, gdzie masz 20 minut uwielbienia później, gdzie idziesz do klasy i przez 3 godziny masz nauczanie Słowa Bożego na wybrane tematy, praktyczne tematy. Później idziesz na lunch i możesz pójść na szkołę jeszcze modlitwy i przez godzinę stawiać się za różnymi ludźmi, za Izraelem, za różnymi sprawami, błogosławić rząd, różne rzeczy. I to wywróciło moje myślenie na temat tego czasu tam. I powiem wam, co było podczas porannej modlitwy. Podczas porannej modlitwy wychodził gościu z Fanter Umar, mój tata go zna. I on mówił, witam was na porannym prysznicu z Fanter Umar. Wstańcie teraz i mówcie za mną. Jestem dzieckiem Bożym. Ten dzień jest lepszy niż dzień wczorajszy. Bóg wprowadza mnie w swoje chwały, w chwałę. Nie jestem ogonem, ale jestem głową. I tak 5 minut. Jak pierwszy raz, jak to zobaczyłem, to ja siedziałem i stwierdziłem, ale programowanie umysłów, co to w ogóle jest? Ja nie chciałem w tym uczestniczyć. Ja pomyślałem sobie, przesada w ogóle. Jak teraz to w ogóle oni będą jak marionetki i kukiełki w ogóle.
Ktoś staje, gada, a oni wszyscy za nim powtarzają. Ale po paru dniach stwierdziłem, przypomniało mi się, że Duch Święty wywrócił do góry nogami moją koncepcję bycia tutaj. To na pewno On do mnie mówił. Więc skoro jestem w tym miejscu, to też jest coś, co powinienem wziąć. I się otworzyłem na to. I zobaczyłem, że po tygodniu moje życie wygląda inaczej. Że to ogłaszanie codzienne tych rzeczy, to też tak nie było, że On całą modlitwę mówił i było koniec. Dochodziło, po 5 minutach mówię, a teraz wy módlcie się i wyznawajcie Boże rzeczy Panu swoim życiem i dziękujcie Mu. Ale te pierwsze 5 minut to był taki ciąg Bożych rzeczy, które się deklarowało. Powiedziałem to dlatego, bo teraz chcę też pewne rzeczy deklarować. I chciałbym, żebyśmy my wspólnie w tym uczestniczyli. To jest modlitwa oparta na tych owocach Ducha Świętego. Dzisiaj rano, zanim tu przyszedłem, wieczorem kładąc się spać, modliłem się, Panie, pozwól mi, aby ta usługa była taka, jak Ty chcesz. I rano mi się śniło. Jak budzik już przestawiłem, miałem wstawać, tak chwilę drzemki i nagle mi się przyśniło, że my siedzimy i ja prowadzę ludzi w modlitwie. I to jest ta modlitwa na podstawie tych owoców Ducha Świętego. I wstałem od razu, siadłem i zacząłem pisać. Więc zakończę tą modlitwą. Jeżeli chcemy, to siedźmy. Jeżeli chcemy, to wstańmy. To jest bez znaczenia, czy siedzisz, czy stoisz. Ważne jest, żebyś ty w tym uczestniczył. Ja będę czytał powoli, a wy powtarzajcie. Miłość pełna oddania i poświęcenia. Miłość pełna oddania i poświęcenia. Niech wypełni nasze serca. Niech wypełni nasze serca. Abyśmy jak Ty kładli życie za bliźnich. Radość Twa Boże. Niech sięga nas po brzegi. I wylewa się z nas. Bez względu na okoliczności. Pokój, który zawarłeś z nami w Jezusie. Przez Jego krew. Niech stanie się naszą pewnością w każdej chwili. Cierpliwość, jaką masz dla nas, niech i nam się udziela. Życzliwość Twego Ducha niech będzie naszym znakiem rozpoznawczym. Dobroć, która cechuje Ciebie, Boże. Dobroć, która cechuje Ciebie, Boże. Niech przepływa przez nas. Niech przepływa przez nas. Niczym nie zakłócona. Niczym nie zakłócona. Wierność, którą okazujesz nam. Wierność, którą okazujesz nam. Niech stanie się naszą siłą. Niech stanie się naszą siłą. Do posłuszeństwa Tobie. Do posłuszeństwa Tobie. Łagodność. Łagodność. Niech będzie obecna w nas. Niech będzie obecna. Jak w Twojej służbie, Jezu. Jak w Twojej służbie, Jezu. Powściągliwość. Powściągliwość. W niej chcemy być utwierdzani. W niej chcemy być utwierdzani. Abyśmy wszystko mogli znosić. Abyśmy wszystko mogli znosić. W tym, który umacnia. W tym, który umacnia. W Tobie, Boże. W Tobie, Boże. Dziękuję. Niech chwała będzie Jezusowi Chrystusowi. Amen. Amen.